Sorry za nagranie dźwięku z offa, ale na oryginalnym nagraniu wyszło strasznie dużo szumów, więc chyba tak będzie rozsądniej to nagrać. Ostatni mój filmik cieszył się dość dużym zainteresowaniem i pojawiło się pod nim bardzo dużo komentarzy. Większość z nich była naprawdę merytorycznych i postaram Wam się opowiedzieć o tym, jakie wnioski wyciągnąłem z Waszych komentarzy i swoich przemyśleń na temat tych moich dziwnych testów i na hamowni i nie tylko. Może zacznę od tego, że mocno skrytykowaliście moją metodę pomiarową, czyli termometr przyczepiony do rurki. No ale prawda jest taka, że ja nie potrzebuję bardziej dokładnych danych. No chciałem sprawdzić tylko, czy ewidentnie tam się po prostu nie grzeje to powietrze. Testy wyszły jednoznacznie, że nie. No gdyby się grzały, to musiało być no ponad 100 stopni Celsjusza, a wtedy już na tej rurze też byłoby czuć. Słusznie ktoś z Was zauważył, że zasadniczo temperatura do ładowania w przypadku tak niewysilonego silnika, jaki jest w Pajero, nie ma aż tak wielkiego znaczenia. No i tutaj muszę przyznać rację, że też się na tym chyba zafiksowałem za bardzo i nie w tym rzecz. Kolejna sprawa, która jest tutaj, którą poruszyliście, a wydaje mi się, że to już jest właśnie sedno problemu, to jest ogólny przepływ powietrza przez chłodnicę w samochodzie. I tutaj ten mój interkuler, który jest zużyty i zapchany, to może nie jest problemem to, że on nie chłodzi powietrza, które przez nie przepływa, tylko problemem bardziej jest to, że on blokuje przepływ przez kolejne chłodnice. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeżeli spojrzymy na mój samochód z przodu, to zobaczymy, że powietrze opływające tutaj cały przód pojazdu znajdzie sporo takich ograniczeń, gdzie będzie nie będzie tego swobodnego przepływu. Pierwsza rzecz, osłona pod silnikiem. Niby nic, ale zobaczcie, że ona blokuje dokładnie dojście do interkulera. Tuż za nią, tu znajduje się kuler. Jak możemy zobaczyć, jest on raczej w stanie agonalnym. Tak jak mówiłem, że te lamelki są mocno zniszczone, no nie wygląda to specjalnie dobrze. Ciut wyżej znajdziemy wyciągarkę. Płyta, wyciągarka, do tego tablica rejestracyjna tu z przodu zamontowana. To są kolejne ograniczniki dopływu powietrza do tych dalszych chłodnic. Dalej zobaczymy sobie, tu mamy wentylator od klimatyzacji, od chłodniczki z klimatyzacji i jeszcze jedną chłodniczkę. Ta akurat nie wiem do czego jest. Musiałbym się tam przyjrzeć, gdzie te kabelki lecą, ale wydaje mi się, że jest to jakiś wymiennik związany z automatyczną skrzynią biegów. Ponieważ sam płyn z skrzyni, ten transmisyjny, ten olej, jest chłodzony w dolnej części chłodnicy wody. Natomiast ta chłodniczka, podejrzewam, że to też jest coś z automatycznej skrzyni, ale musiałbym się dokładnie przyjrzeć, bo powiem szczerze, że jej jeszcze nie rozbierałem i nie wiem, o co chodzi. Zerkając tutaj dalej, zobaczymy kolejną przeszkodę i to jest spora przeszkoda, bo to jest właśnie wymiennik ciepła z klimatyzacji i to jest też wymieniona w całości chłodnica, więc jest zdrowa, działająca i dopiero za nią, jakby ostatnia z chłodnic, które mamy, to jest chłodnica płynu chłodzącego. No teraz jest naprawdę ciepła. Więc bardzo sensowne wydaje mi się stwierdzenie, że po prostu w wyniku przepływu tego powietrza jest ono na tyle zblokowane, że nie chłodzi właściwie tej ostatniej tutaj chłodnicy, która jest tak naprawdę bardzo mocno zabudowana. No i co wymyśliłem? Proste rozwiązanie. Rozwiązanie, z którego po prostu będzie trzeba wywalić interkuler z dołu i jak przyjrzymy się tutaj na górę silnika, mamy możliwość usunięcia całkowicie tej rury i zaspawania jej tutaj. To jest rura, która została po zaworze EGR-u. Można ją śmiało wywalić i w tym miejscu wpasować jakiś customowy intercooler, z którego połączenie nie będzie takie trudne, bo jeżeli się dobrze przyjrzymy, to jest rura, którą wychodzi nam gorące powietrze z turbiny. Gdy tą rurkę byśmy zagięli odpowiednio tutaj, wchodziłaby sobie do interkulera, stąd by wychodziła, można by zagiąć kolejnym tutaj kolankiem i wejść tutaj w miejsce, gdzie już powinno wpadać
Tu jest chyba przepływomierz, tak podejrzewam. Tu już do kolektora sobie idzie. Tutaj ta rura od EGR-u jest niepotrzebna. EGR nie działa, więc mogę śmiało to obciąć. Ona tu jest w ogóle wolna, zobaczcie, do niczego nie przyczepiona. I tu zyskać trochę więcej przestrzeni. I jak sobie patrzyłem tak odtąd do tamtąd, wszedłby mi taki kuler mniej więcej 30 na 30 cm. Wystarczyłoby wywalić odpowiedni otwór w masce. I dzięki takiemu rozwiązaniu mielibyśmy załatwione dwie sprawy. Po pierwsze, przepływ powietrza przez kuler byłby lepszy, bo nie byłby on tak mocno zablokowany i nie blokowałby dostępu do tych dalszych elementów. A po drugie, kuler umieszczony w ten sposób byłby bezpieczny. Tu nie miałby się jak uszkodzić od błota, nie miałby jak się zapchać, więc jego wydajność na pewno byłaby zdecydowanie lepsza. No i chyba nie mam innego wyjścia, jak po prostu to przetestować. Będę musiał wyjąć kuler, zamontować go gdzieś tam u góry i wtedy przejechać się i sprawdzić, czy rzeczywiście to działa. No tyle, dzięki za pomoc wszystkim, którzy komentowali. Myślę, że to jest najsłuszniejsza na chwilę obecną droga, jaką należy postąpić. No i mam nadzieję, że w długie zimowe wieczory, które już wkrótce będą, znajdę trochę czasu, żeby pogrzebać przy Pajero i tę sytuację zażegnać. Dzięki za oglądanie. Cześć.